Panie, Ty mówiłeś do mnie, prosto z Twojego serca. I proszę Cię, aby przez moje usta ta wiadomość dotarła do innych. Uświęć moje usta, aby nic nie mogło przeszkodzić działaniu Ducha Świętego. Prosimy Cię, Panie, manifestację Ducha Świętego i Jego mocy. Modlę się, abyś Ty sam objawił się nam podczas tego nabożeństwa, w tym przesłaniu. Amen. Tematem mojego dzisiejszego nauczania jest objaśnienie ostatecznego planu wojny diabła. Chcę, abyście wiedzieli, że diabeł ma swój plan na czas końca i zamierzam wam go dzisiaj objaśnić. Chwała Panu. Wiemy o tym, że ma nastąpić ostateczne starcie i mowa jest o Armagedonie. Wiele milionów ludzi zbierze się na Bliskim Wschodzie i zaczną oni walkę. I tą walką nazywamy Armagedon. Będzie tam wielkie rozlanie krwi. Jednakże jednocześnie toczy się inna bitwa, inna wojna. A owa wojna jest o wiele bardziej ważniejsza dla nas, czy też dla samego Boga, niż sam Armagedon. Ponieważ Armagedon będzie niczym innym jak przyjściem i ogłoszeniem swojej chwały i zwycięstwem nad światem i diabłem. Będzie to posprzątaniem tego całego syfu, jaki ma miejsce na ziemi. Przyjdzie on w swojej chwale i mocy. Wiemy, jaki będzie koniec. Jednak chciałbym dzisiaj mówić o innej wojnie, która toczy się w tym samym czasie. Jest to duchowa wojna. Ta wojna zaczęła się już w ogrodzie Eden i toczy się od zawsze. Jest to wojna nieba z piekłem. Ponieważ diabeł w tych dniach ostatnich zmienił swoją strategię, jak również zmienił swoje plany. Biblia mówi o tym, że diabeł spadł z niebios i zapałał wielkim gniewem, ponieważ wie, że jego czas jest bliski. Wiecie, to jest jego ostateczny plan po dziele krzyża, ponieważ mówi o tych, którzy zwyciężyli dzięki krwi baranka, których życie jest świadectwem baranka, a więc jest to po wzgórzu Kalwarii, po ukrzyżowaniu. I chciałbym, byśmy poruszyli ten temat dzisiejszego poranka. Smog zapałał gniewem wobec niewiasty. Ową niewiastą jest Kościół Jezusa Chrystusa. Tak to czytamy w Objawieniu 12:17. I rozgniewał się smog na niewiastę i poszedł, aby walczyć z drugim z nasienia jej, którzy zachowują przekazania Boże i mają świadectwo Jezusa Chrystusa. Mowa jest tutaj o czasach ostatecznych, a więc czasach, w których aktualnie żyjemy. I dotyczy to tych, którzy zostali obmyci krwią baranka i zostali zbawieni. Biblia mówi również o tym, że on ma bardzo mało czasu, jak również o tym, że spadł na ziemię i ma on przygotować sobie swoje centra dowodzenia, gdzie będzie przebywał pośród nas. Czas jest bardzo bliski. Każdy o tym wie, wszyscy już słyszeli. Wiedzmy o tym, że to jest ostatni z ostatnich czasów. Szczerze wam powiem, nie wiem, co inni głoszą o duchowej walce, jednakże słyszałem wiele nauczań, ideologii, które są niczym innym jak głupotą. Również kiedy mówisz o duchowej walce, wiele osób się cofa. Jednak Biblia o tym jasno wskazuje, że istnieje wojna w niebiosach. Jest teraz duchowa walka o twój umysł i twoją duszę. Paweł mówi o tym, że broń w tej walce nie jest bronią cielesną, nie jest bronią materialną. Mało tego, mowa jest o naszej walce. Wojna, w jakiej bierzemy udział ze względu na to, że jesteśmy nasieniem Jezusa Chrystusa, ponieważ to dotyczy się tylko i wyłącznie chrześcijan, tak jak mówi o tym Słowo Boże. I w oczach Boga jest to ważniejsza bitwa niż sam Armagedon, również w oczach diabła i całego piekła. I Duch Święty zamierza pokazać nam wszystkie strategie diabła na ten czas ostatni. Zobaczcie na przykład na strategię diabła, jakie używał chociażby w ogrodzie Eden. Zobaczcie, jakich strategii używał diabeł również w czasie, kiedy Jezus był kuszony na pustyni. Zobaczymy, że szatan przychodzi do tych, którzy są w duchowej walce, którzy przechodzą różnego rodzaju próby, pokuszenia, którzy są słabi, którzy są osłabieni, którzy mają problemy. Kiedy przypatrzymy się chociażby kuszeni na pustyni, widzimy to naturalne działanie diabła w postaci tego, że dotyka on sfery cielesnych, dotyka on sfery jedzenia, zmęczenia, sławy, publiki. Zauważymy również, że w Słowie Bożym w Nowym Testamencie bardzo mało jest ataków na przywództwo czy liderów. Znajdziemy tylko kilka przykładów, takich jak na przykład przeciwko Aaronowi, czy też przeciwko Saulowi, czy też przeciwko Dawidowi. Są to bardzo pojedyncze i rzadkie przypadki. Widzimy również, że oni upadli, ale w Starym Testamencie diabeł atakował cielesność i ludzkość człowieka. Skupiał się na jego potrzebach, czy też pragnieniach, ale potem nastąpił czas krzyżu Jezusa Chrystusa. I wtedy diabeł musiał wymyślić nową strategię. I Biblia o tym mówi klarownie, że nie jesteśmy ignorantami wobec narzędzi, jakich diabeł używa przeciwko Kościołowi Jezusa Chrystusa. Dlatego też
Chcemy być tego świadomi i nie ignorujemy tego, ponieważ jest to ważne. Ponieważ Jego strategia zmienia się i ewoluuje. Po krzyżu Jezusa Chrystusa diabeł skupił się na kościołach, skupił się na kongregacjach, skupił się na społecznościach. Na przykład zaatakował kościół w Koryncie pożądliwościami, cielesnością. Do kościoła w Galacji przyszedł z duchem czarów. Paweł pisał, czy dzięki duchowi dochodzicie do perfekcji przez swoje uczynki? Kto was zaczarował? Kto na was rzucił urok? Tak samo widzimy przykłady w Księdze Objawienia. Kościół w Efezie odpadł od miłości Jezusa Chrystusa. W Smyrnie diabeł trącił ludzi do więzienia, czy też postawił bluźnierców pośrodku ich zgromadzeń. W Pergamonie zostały wdrożone fałszywe doktryny przez pogan. Zaś w Tiatyrze pojawiły się osoby, które miały ducha Jezebel, tak aby zwodzić zgromadzenie ku nierządowi. Dochodząc do Sardes, widzimy, że w kościele pojawiła się martwota, czy też formalność. W Laodicei natomiast kompromis, chciwość, materializm oślepiły całe zgromadzenia. Widzimy więc, że diabeł stara się zwodzić całe społeczności, całe ruchy, całe denominacje ludzi wierzących. Bardzo rzadko możesz znaleźć praktycznie w ogóle czas, w którym diabeł skupiał się i próbował obalić, udało mu się, duchowych przywódców. Więcej tego widzimy w Starym Testamencie, kiedy ich próbował wykoleić, kiedy ich bił, poniżał, wsadzał do więzień. Przyszedł nawet do Pawła w ciele. Aczkolwiek wiemy, że na końcu ich wiary i drogi nie odpadli od Chrystusa, tak samo jak Piotr. Dlatego, tak jak mówiłem w początku, chcę, abyście to zobaczyli, że walka dotyczy się Kościoła Jezusa Chrystusa. Bóg bardzo dotknął mnie i mojego serca właśnie w tej kwestii i miał to dla mnie ogromny wpływ na moje duchowe życie również. I wierzę, że to samo przydarzy się również wam. W tych ostatnich dniach diabeł pała gniewem i zmienia swoją taktykę, aby skupić całą swoją uwagę i całą swoją siłę na duchowych autorytetach, na tych, którzy mają duchowy autorytet, nie nadany przez człowieka. Wszystkich tych, którzy chodzą blisko Chrystusa, wobec każdego wojownika modlitwy. Diabeł będzie atakował ich wiarę, będzie atakował ich domy, będzie atakował ich małżeństwa. Diabeł będzie starał się sparaliżować i osłabić każdą duchową kobietę bądź mężczyznę chodzącą po ziemi. Widzimy zaczątek tej strategii już w Starym Testamencie, w czasie kiedy Achab i Jozafat wypowiedzieli wojnę Syrii. I w tym czasie diabeł zmienił swoją taktykę. Również to pokazuje, że ta sama taktyka przyjdzie w dniach ostatnich. Wierzę w to, że diabeł pamięta tę strategię, jaką zastosował i wie o tym, że ona działa. Mając 32 dowódców, wezwał ich wszystkich razem i przedstawił im swój plan działania. Wezwał 32 dowódców rydwanów, którzy mieli jedną misję. Nie chciał, aby walczyli z jakimikolwiek żołnierzami, lecz chciał, aby udali się do obozu wroga po to, aby dostać Saula. Pozwólcie, że on to przeczytam w Biblii. Pierwsza Królewska 22:31. Król aramejski zaś dał taki rozkaz swoim 32 dowódcom wozów wojennych. Nie wdawajcie się w bitwie z byle kim, czy pospolitym, czy znakomitym, ale tylko samym królem izraelskim. Wiedział, że jeżeli go dostaną, to wszyscy inni uciekną. Nie mając żadnego dowódcy, nie mając żadnego autorytetu, uciekną do swoich domów. Wiemy dalej z tej historii, że kiedy Saul został postrzelony, a kiedy umarł, o zachodzie słońca rozległ się w obozie okrzyk. Każdy do swojego miasta, każdy do swojej ziemi. Jeżeli nie ma przywództwa, każdy sam decyduje o sobie. I to samo dzieje się dzisiaj w Kościele Jezusa Chrystusa. Tę samą taktykę widzimy dzisiaj. Pastorzy, misjonarze, chrześcijańscy liderzy, diakoni, starsi odpadają, odchodzą. Ci, którzy mieli duchowy autorytet, zostali ograbieni. Widzimy, że taktyka diabła rozprzestrzenia się coraz bardziej. Ta sama strategia została użyta w Iraku. Pół roku przed rozpoczęciem wojny wysłano specjalne jednostki nazwane Special Forces do Bagdadu. Byli ubrani jak Arabowie, mieli konta bankowe i byli finansowani tylko po to, aby śledzić i namierzać Saddama Husajna. Gdziekolwiek by nie był, rejestrowali każdy jego ruch. Jeżeli pamiętacie, pierwszy atak, pierwsze bombardowanie pojawiało się tylko dlatego, że był tak zwany inteligentny raport, tak zwanym strategicznym planowaniu. Owe bombardowanie miało miejsce na pałac Saddama Husajna i na jego ludzi w czasie, kiedy mieli spotkanie i radę. I wielu właśnie wierzy, że on został zabity podczas tego pierwszego bombardowania.
Innym szczegółem jest to, że wszelkie siły, szczególnie brytyjskie, były skoncentrowane tylko i wyłącznie na Bagdadzie. 50 km od Bagdadu były ustawione czołgi mające jeden cel – dorwać Saddama, dostać przywódców. Ich celem nie była walka z iracką armią, znaczy to, aby dostać się do rządu republikanów i wyzbyciu się tych 50 głównych liderów. Oni wiedzieli, że kiedy zostaną przywódców, wszystko inne upadnie. I z tego, jak pamiętamy, po 2 tygodniach od rozpoczęcia wojny pojawiło się zamieszanie i rozczarowanie w irackiej armii, ponieważ nie było żadnych przywódców, którzy mogli nimi kierować. W czasie, kiedy zginęły autorytety, zginęła cała konstruktywność działań. Celem szatana przeciwko Kościołowi Jezusa Chrystusa są wybrani. Paraliż duchowego przywództwa, zniszczenie, zwiedzenie, zaczarowanie wszystkich duchowych przywódców i autorytetów. Widzimy również, że diabeł stara się przejąć wszystkie możliwe innowacje i twory, jakie człowiek stworzył, odkąd istnieje, po to, aby wygrać tę bitwę. Diabeł jest właścicielem internetu. 300 tysięcy stron pornograficznych są jego. Jest właścicielem przemysłu filmowego, HBO. Sam nawet nie wiem, co to znaczy. Jednak czytałem o tym i widzę, że właśnie z tego kanału wychodzi największy brud prosto z piekła. Nie znam nawet żadnych kanałów muzycznych, ponieważ nie mam telewizora. Diabeł posiada wpływy we wszystkich stacjach telewizyjnych, we wszystkich stacjach internetowych. Ludzie, którzy za to są odpowiedzialni, sami powiedzieli, że chcą zobaczyć, jak bardzo mogą się posunąć w niemoralności, w złu, w przestępczości. Chcą zobaczyć, jak daleko można się posunąć, do jakiego momentu, aż ludzie wstaną i nie zaprotestują przeciwko temu. Kiedy nie podniesie się głos ze świata, oni stracili już swoje bariery, stracili swoje limity. Niedawno czytałem w New York Timesie wywiady z dyrektorami filmowymi. Na festiwalu w Cannes we Francji otwarcie mówili o tym, że nie będą się już wstrzymywać. Po prostu przekroczą wszelkie bariery. Wszystko to, co będzie miało publikę i będzie przyjmowane, będzie prezentowane. Kochani, na kogo to jest wszystko kierowane? Wobec kogo to jest wszystko zwrócone? Czy myślisz, że jest to wymierzone we wszystkich tych, którzy są zaangażowani w pornografię? Czy myślisz, że jest to wycelowane w osoby, które są zaangażowane w pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pychę życia? Nie, ponieważ diabeł jest już ich ojcem. Król Syrii powiedział, że nie będzie marnował jakiejkolwiek amunicji, jakiegokolwiek żołnierza, jakiejkolwiek szansy na całą tą masę. Cała jego siła, jego celem było przywództwo, a w tamtym czasie to był król. I nie myślcie, że chodzi tutaj tylko o duchowych przywódców czy też ewangelistów. Cała moc piekła wymierzona jest wobec tych, którzy mają duchowy autorytet. Pozwólcie, że powiem wam, co sprawia, że w oczach diabła czy też w oczach Boga stajesz w miejsce autorytetu. Jesteś naznaczony, namaszczony. Znakiem sprawiedliwości i użyteczności w oczach diabła to, kiedy nastawisz swoje serce na Chrystusa. Kiedy zaczniesz Go szukać z całego swojego serca, swojego umysłu i z całej swojej duszy. Kiedy odwrócisz się od wszystkich rzeczy z tego świata i uczynisz to najwyższym priorytetem w swoim życiu. Do tego stopnia, że nie odpuścisz, dopóki tego nie znajdziesz. Wtedy zwrócisz uwagę diabła. Kiedy twoje życie staje się świadectwem sprawiedliwości. Kiedy stajesz się świadkiem Chrystusa w tym ciemnym, przewrotnym wieku. Kiedy jesteś kobietą bądź mężem Bożym, którzy ufają i wierzą Bogu, którzy szukają Boga, którzy żyją w Jego sprawiedliwości, którzy chodzą w Jego Słowie przez wiarę, wówczas jesteś naznaczony. Wtedy jesteś właśnie w tym kręgu przywództwa, autorytetu. Oczywiście nie w ciele, lecz w duchu. Ty pewnie musisz się starać o swoje dzieci, ponieważ ma je. Nie musisz szukać tych, którzy idą zatracenie, ponieważ oni tak tam sami zmierzają. Diabeł byłby głupi, gdyby marnował amunicję na tych, których dopiero co zabił. Diabeł rozumie i wie, że ukryty grzech w życiu duchowego człowieka sparaliżuje go. Cała jego moc i autorytet przepadną. Jeżeli grzech staje się częścią życia człowieka wierzącego, kiedy staje się już nawykiem, diabeł wie, że ten człowiek nie będzie stawał w autorytecie Bożym, nie będzie działał w mocy. Nie będzie miał wpływu na nikogo, kto sam żyje w grzechu. Biblia mówi w Kaznodziei 10.1 nieżywa mucha, a w oryginale dokładnie się to tłumaczy, lecz w oryginale czytamy muchy śmierci zepsują naczynie wonnego olejku bardziej niż mądrość, niż sława,
zaważy trochę głupoty. Bóg przez swoje słowo chce do nas przemówić właśnie, że to, co wydaje ci się takie nieznaczące, to, co nie zostało osądzone w twoim życiu, może to mała rzecz, ale to jest taka martwa mucha. I pomimo tego wonnego olejku, twoich modlitw, twoich sprawiedliwości, twojego życia, czuć swąd, czuć ten smród. Tą martwą muchą najczęściej jest kompromis, grzech, coś cielesnego, coś z porządliwości oczu i ciała. Pan chce nam powiedzieć, że pośrodku tego namaszczenia, jakie możesz mieć, czy pośrodku tego powołania, służby, czegokolwiek, cały ten aromat psuje z tym chlizna i wszystko psuje. Wszystko to, co przynosi ci błogosławieństwo od Pana, co sprawia, że w Jego oczach jesteś honorowany, to mimo wszystko rzuca się te ciemne miejsce w twoim życiu, ponieważ nasz Pan nie chce, abyśmy byli w jakiś sposób skażeni, aby coś leżało nam na sercu. Każdy z nas wie, co to jest. Bóg nie chce, aby wróg mógł czegoś się czepić w naszym duchowym życiu, również w codziennym życiu. Pan chce, abyśmy byli czyści przed wrogiem, przed diabłem, aby mu rzec, że nie ma nic we mnie, co możesz mi wypomnieć. I powiem wam dlaczego. Ponieważ wszystko ma swój cel. Ponieważ diabeł chce właśnie wrzucić do twojego życia tą martwą muchę. Coś, co przyniesie ci śmierć. Coś być może z ciała, być może ze świata. Coś, co pielęgnujesz. Coś, w czym żyjesz. Chcę wam powiedzieć, o co toczy się gra. Dlaczego to wszystko dotyczy się duchowych ludzi. Paweł pisze o tym w 1 Koryntian 2,14. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupcem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Paweł pokazuje nam dwa typy ludzi. Duchowy i cielesny. Człowiek duchowy zna umysł Chrystusa. Jest pełen Ducha Świętego. Nie ma w nim ciemności, żadnych much śmierci. Taki człowiek ma duchową wiedzę, ducha poznania, objawienie prosto od Boga. Jest niczym otwarte niebo. Bóg objawia siebie samego takim duchowym ludziom. Objawia swoje zamysły, objawia swoje plany, objawia swoje podejście, swój charakter, ponieważ to wszystko przygotował dla tych, którzy go kochają. Rzeczy, których człowiek nie zrozumie, dopóki Bóg mu tego nie objawi. Bóg mówi do tych, którzy chodzą w duchu, którzy mają otwartego ducha na słuchanie Jego głosu. W tym samym rozdziale, 4 wersecie, Paweł mówi: a mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonaniem słów mądrości, lecz były ukazaniem ducha i mocy. Kiedy Paweł przybył do Koryntu, oznajmił im, że nie chciał ich zwodzić mądrymi słowami czy uwodzącymi kazaniami, lecz nie głosił nic poza Chrystusem i to ukrzyżowanym, ponieważ on wiedział, co to była za społeczność. Ludzie, którzy żyli w cudzołóstwie, pożądliwościach, w żądzach. Żyli bezmożnie, chciwie, karmili się światem. Paweł mówi o tym, że szukał, w jaki sposób do nich dotrzeć, z czym ma do nich przyjść. Mówi o tym, że nauczył się już tego, że tu nie chodzi o wiedzę, tu nie chodzi o to, aby zabłysnąć inteligencją, ponieważ zna to z Aten, nie może polegać na rozumie tego świata. Zdecydował w duchu, że nie przyjdzie z niczym innym, jak z poselstwem o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym. Pisze to do takiej retrospekcji, takim wspomnieniu, do tych, którzy wiedzieli, jaki jest, ponieważ już tam był. Wspomina o tym, że jego mowa nie była jakaś super wyniosła i mądra, że nie ma daru przemawiania, ale wie, że wszystko, z czym przyszedł, było od Boga, ponieważ nad nim było namaszczenie. I wszystko, co przynosi, przynosi prosto z nieba i przychodzi, aby zaprezentować moc Ducha Świętego. Czym jest owa moc Ducha Świętego i demonstracja Ducha Świętego? Czym są takie demonstracje? Mamy wiele osób dookoła, które twierdzą i wierzą w to, że demonstracja Ducha Świętego to to, kiedy padasz na podłogę, albo się trzęsiesz, czy też wijesz. Wierzę, że Bóg może cię wstrząsnąć, może cię dotknąć, może cię poruszyć. Nie chcę tego wyśmiewać. Wierzę, że Bóg może dotknąć człowieka w taki sposób, że on padnie na twarz. Lecz nie o tym mówi Paweł. Demonstracja Ducha Świętego nie miała nic wspólnego z ciałem Pawła. Nie miało nic wspólnego z podnoszeniem głosu, ponieważ wyniosły głos i krzyczenie na scenie nie mają nic wspólnego z namaszczeniem, tak jak ja tam przedrobię w tej chwili i w tym momencie też czasami podnoszę swój głos. Czasami, kiedy Pan cię dotknie, nie możesz nad tym zapanować, po prostu eksplodujesz. Ale to wciąż nie jest określeniem tego namaszczenia. Demonstracją Ducha Świętego nie było również to, że zmieniło się oblicze, postawa czy fizjonomia samego Pawła. On nie czynił nic, jak tylko głosił Słowo Boże.
I nagle, niespodziewanie, pojawiła się demonstracja Ducha Świętego. Przez to, że Słowo Boże było przekazywane przez duchowego człowieka. Widzicie, Koryntianie porzucili duchowe życie i przenieśli się do tego cielesnego. I to samo dzieje się w Kościele Jezusa Chrystusa dzisiaj. Możesz siedzieć godzinami przed telewizorem i pić syf z tego świata, oglądać to całe cieraństwo, jakie diabeł przygotowuje swoim dzieciom. Przez co z godziny na godzinę, z dnia na dzień, tracisz duchowe rozeznanie, tracisz z oczu duchowe cele. I tak samo mówi o tym Paweł, że przybywa do Koryntu, do ludzi cielesnych, ponieważ stali się tacy z powrotem. Nie było tam duchowych ludzi, lecz cieleśni. Człowiek cielesny nie jest już w stanie nic mówić z ducha. Nie potrafi dotrzeć do duchowych ludzi. To samo działo się z Pawłem i o tym samym właśnie pisze. Demonstracją Ducha Świętego było to, że Paweł przemawiał w duchu i docierał do tych cielesnych ludzi. Demonstracją było to, że moc Ducha Świętego sprawiała, że ci ludzie zaczęli słyszeć i widzieć. Pozwólcie, że przedstawię wam dokładnie, o co chodzi, ponieważ jest tutaj wyjaśnione. Paweł głosił o oddzieleniu od świata i świętości. W 2 Koryntian 6,14 pisze: nie sprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż by ma wspólnego sprawiedliwość ze sprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem, wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego według tego, co mówi Bóg. Zamieszkam z nimi, będę chodził wśród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie się tego, co nieczyste, a ja was przyjmę. Słowo Pawła było tak namaszczone, te listy były tak namaszczone, że prezentowały prawdziwą demonstrację Ducha Świętego. A ową demonstracją jest to, że słowa, które słyszysz albo które czytasz, zmieniają twoje życie. Wychodząc z takiego domu Bożego, ludzie trzęsą się w swoim wnętrzu, ich serce jest poruszone, ich ciało jest wzruszone, ich umysł jest skoncentrowany na tym, co słyszeli, ponieważ bezpośrednio słyszeli Boże Słowo, otrzymali Bożą prawdę, otrzymali coś od Boga. Paweł pisze o tym w 2 Koryntian 7,8. Chociaż może i zasmuciłem was moim listem, to nie żałuję tego, nawet zresztą gdybym i żałował, widząc, że ów list napełni was na pewien czas smutkiem, to teraz raduję się, nie dlatego, żeście się zasmucili, ale żeście się zasmucili ku nawróceniu. Zasmuciliście się bowiem po Bożemu, tak iż nie ponieśliście przez nas żadnej szkody, bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, którego się potem nie żałuje. Smutek zaś tego świata sprawia śmierć. To bowiem, że zasmuciliście się po Bożemu, jaką wzbudziło w was gorliwość, obronę, oburzenie, bojaźń, tęsknotę, zapał i potrzebę wymierzenia kary. We wszystkim okazaliście się beznagane. Innymi słowy mówiąc, nie mogliście zasnąć, żyć, dopóki nie chodziliście w słowach, w życiu, które wam przedstawiłem, które wam pokazałem sam na swoim własnym przykładzie. They had drifted from Christ and were compromising.